Witam wszystkich serdecznie w ten lany poniedziałek, który raczej nie jest zbytnio polewany. W odcinku z World of Tanks Blitz, ponieważ zauważyłem, że jest nowa opcja gry od 10 do 16 kwietnia. Można grać w tryb kosmiczny. Siła grawitacji. Gravity Force, czyli chciałem zobaczyć, jak to się gra i jak to wygląda. No i w zasadzie tyle, więc wchodzę do World of Tanks Blitz. Oczywiście rozegrałem tu kilkaset bitew, mam jakieś tam czołgi. No i zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o siłę grawitacji. Tryb włączony. Jak widać, nie wszystkie czołgi, które posiadam, są odpowiednie. Nie wiem dokładnie, jakie czołgi są odpowiednie, ale chyba to jest kwestia tieru, ponieważ wszystkie, tylko piąte tiery mogę używać w tym trybie. Tylko sobie szybko tutaj założę materiały eksploatacyjne. Tak jest. Zapasy. O, niepotrzebne. Oraz amunicja. No. A wyposażenie. Myk, myk. Dobra, nie trzeba, tylko chcę zobaczyć, jak się prezentuje ten tryb gry. Wygląd. Co tu można zmieniać? Myk, myk, myk. A, nie warto. Dobra, no to ruszam do bitwy i zobaczymy, jak się prezentuje ta siła grawitacji. Jeżeli chodzi, wiadomo, o World of Tanks Blitz, przypominam, że można grać na Androidach, komórkach, ale również też na PC-cie czy konsoli. Chyba, że coś nie wiem. Dobra. O co tu chodzi? No mapy są normalne. Wiadomo, nie wszystkie. Ale spróbujemy skoczyć w jakiejś, na jakąś górkę. Aha, czyli... Aha, czyli po prostu jest inna grawitacja. Grawitacja księżycowa taka. Jadę za Matyldą. Zapieprza ta Matylda. O, tu tuteczek. O, fuck. O, nie, 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 nie. Ktoś mnie tutaj próbował ustrzelić. T-34 z tyłu. Nawet go nie zarysowaliśmy. Dobra, spróbuję tutaj. A te dwójka to będzie twardziel. Jak widać, żarówka jest włączana niezależnie, czy mamy... Dobra, ten się chowa. Stóg rozwal... Nie. A, nie trafiłem. Trafienie krytyczne. Spróbuję wyjechać. Objedziemy go. Woo! Czyli dalej zapieprza ten AT-2. To jest wolny pojazd. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Ha!
No i wygrywamy. Ja tutaj dużo nie zrobiłem, ale nie gram w World of Tanks Blitz prawie w ogóle. Kiedyś grałem troszeczkę. Ja jadę środkiem. Aha, tam jest pojazd ostatni. Trzy pojazdy. No i tak się prezentuje ten tryb. Znaczy, no można tu nieźle polatać. Spróbuję i up. No, tak chciałem wam pokazać, jak się prezentuje ten tryb. Zagrałem oczywiście niezbyt dobrze, no ale trudno. Czy World of Tanks Blitz jest lepszy czy gorszy? No, jest to gra, którą możemy grać na komórkach, ale jak widzicie również na PC-cie. Nie kupuję. No i tak to się prezentuje. Co myślicie na temat tego trybu? Czy graliście? Co w ogóle sądzicie na temat World of Tanks Blitz? Napiszcie w komentarzu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.